Cześć, witam Was serdecznie już w 12 odcinku vlogu budowlanego. Dzisiaj nadal kontynuujemy pracę przy klejeniu styropianu. Tych metrów jest tak wiele na jedną osobę i w dodatku, która nie ma pojęcia o tym, co robi. Ale stanąłem na etapie peszli, przepuszczania peszli przez styropian i nie bardzo mam czym przewiercić styropian. Wymyśliłem sobie, że zrobię to otwornicą, która jest przeznaczona w zasadzie do metalu, a żeby przedłużyć zakres pracy tej otwornicy, wkręcimy szpilkę, damy nakrętkę, zakontrujemy i myślę, że w taki sposób uzbrojoną wkrętarką wykonamy odwierć pod peszle, które są już wypuszczone z muru. Zrobimy za chwilkę próbę, zobaczymy, jak to wyjdzie. Zależy mi na tym, żeby jednak ten otwór jakoś wyglądał, żeby nie był gdzieś tam wymechrany nożem na grubości 20 cm. Naprawdę nie jest łatwo wyciąć takie coś. Poza tym używam troszkę większej średnicy niż sam peszel, dlatego, żeby jeszcze mieć możliwość wstrzyknąć pianki, która wypełni peszel w koło. Tak się zastanawiam jeszcze nad tym, czy sam peszel nie jest też mostkiem termicznym. O ile tworzywo może nie przenosi tak tego zimna, to już pustka, która jest między peszlem a przewodem, już na pewno nie jest elementem izolującym. Także tutaj też się zastanawiam, jak to rozwiązać, czy jest wskazane na przykład na to, żeby między peszel a przewód, który jest w tym peszlu, wpuścić jeszcze pianę? Czy jest to bezpieczne z punktu takiego technicznego? Nie wiem. Mam bardzo dużo pytań, na które nie znajduję odpowiedzi, a tylko dlatego, że brakuje doświadczenia. Dobra, wkręcimy tutaj szpilkę, zrobimy próbne wiercenie, zobaczymy, co się stanie. Bałagan coraz większy, ale wiecie co, no tak musi być, nie inaczej. Dobra, szpilka, może uda się na nią nakręcić nakrętki. Wejdziemy w czeluścia piwnicy. I poszukamy tutaj nakrętek. Dobra, nakręca się, nie jest zabita. Żebym tylko tego gwintu nie zepsuł, szkoda by było. A żeby nie zepsuć tego gwintu, to muszę mocno skręcić to ze sobą. I zastanawiam się, czy tu nie zastosować jeszcze jednak podkładki. Powiedzmy takiej. Tu podkładka. I dopiero nakrętka. Ciekawe, czy coś z tego będzie. Dobra. I dobra. Ok, dokręcimy to mocno i myślę, że tak uzbrojoną koronką jesteśmy w stanie wykonać odwiert. Ciekawe, czy często będę musiał ten urobek wyciągać ze środka. No ale zobaczymy. Nie ma tych otworów wiele, może 6, może 8, może 10, także bez jakiegoś tam dramatu. Dobra, tu mamy. Dokręcić to pasuje mocno, tak żeby nie było możliwości, że 19 nie mam. 19 gdzieś będzie na warsztacie. Także tak to jest, chyba na stole jest 19. Koronka może mieć troszkę bicie podczas pracy, ale zupełnie to nie przeszkadza. Praca na wolnych obrotach wkrętarką, gdzie mamy pełną regulację obrotów i kontrolę nad tym, co się dzieje. Dobra, próba. I mamy też pilota, ale myślę, że w styropianie to się szybko zapilotuje. Czekajcie, szkoda takiego. Dobra, weźmiemy taki kawałek. No i właśnie, trzeba będzie ten urobek wyrywać, ale trudno, zawsze to jest jakaś opcja, jakieś wyjście z sytuacji, żeby wywiercić taki otwór w miarę sensowny. Czym głębiej, tym gorzej będzie wyciągać ten urobek. No nic, spróbujemy już na płycie docelowej. No, od ostatniego odcinka troszkę więcej się dzieje, chyba. Tak mi się wydaje. Jest trochę więcej zrobione. Tutaj mamy już pierwszą warstwę również położoną i za chwilę lecimy z resztą. Aha, tu jest jeszcze jedna płyta do wklejenia. Tutaj musiałem trochę ziemi podsypać. No, ta płyta jeszcze jest do wklejenia i lecimy z drugą warstwą, ale jeszcze będę musiał uzupełnić tutaj trochę ziemi, tak żeby można było postawić rusztowanie. W rusztowaniu odkręciłem kółka i ono sobie stoi, o tak sobie po prostu stoi. Jak jest równo, to stoi stabilnie. Tu jest nierówno akurat, ale bezpieczniej niż na kółkach, chociaż węższy rozstawienia podstawy, a więc to też no, troszkę mniejsza stabilność. Trzeba zwyczajnie uważać. Dobra, rozmierzymy otwór pierwszy i spróbujemy przewiercić. Tutaj jest, coś ciągniemy, a tutaj mamy peszel, który chcemy przepuścić przez płytę. Ten styropian będzie i tak do przytarcia, do przytarowania, ale to nic, zaznaczymy sobie, że to jest góra, tutaj jest klej i już jej nie pomylimy. I teraz tak, może od tej strony będziemy wiercić i od tej krawędzi mamy 23,5, oś 23,5 i na wysokość mamy 24, czyli tu 24, a może tak zrobię, o tak zrobię, będzie lepiej. 24 tu i tu mamy, wiercimy. Jednak nie trzeba urobku wyjmować. On się po prostu topi. On się topi i pali. Mamy otwór na świat. Sprawdzamy, czy to wejdzie. Pewnie nie wejdzie jeszcze, bo trzeba przytarować na szerokość, ale sprawdzimy. No i jest pięknie. Powiem szczerze, że chyba za duży jednak ten otwór. Zmniejszę tą koronkę, chociaż ja wiem, przynajmniej mamy miejsce na wypianowanie szczelne tego. Może jednak zostaniemy przy tej średnicy, ale na pewno musimy cały boczek przytarować, a w zasadzie to nawet nie przytarować, a przyciąć. Dobra, przytniemy ten styropian. Nie zaznaczyłem ile, ale troszkę, a troszkę to myślę, że jest tyle. Jak myślicie, tyle to jest trochę? Wydaje mi się, że tyle. Lecimy. Cięcie. Zdecydowanie łatwiej ciąć styropian jak stal, ale nie wiem, czy zamieniłbym swoje hobby. Chociaż nie ukrywam, fajna robota, ale fajna, bo robię ją pierwszy raz, poznaję nowe tajniki, poznaję techniki, znaczy tajniki nowej technologii, nowej branży, nowej dziedziny, ale czy chciałbym całe życie to robić? Powiem szczerze, nie wiem. Ale robota fajna, o ile jest pogoda. Ale tak właśnie wygląda budowlanka. Nie mamy wpływu na aurę i to ona kieruje naszymi losami niestety. Patrzcie, co znalazłem. Bułkę. Teodor schował sobie tu bułkę. Cholera. No i co? Jeszcze za dużo. Jeszcze za dużo. Ale lepiej przyciąć dwa razy jak raz za dużo, nie? No. Jeszcze pół centa utniemy. Ok, drugie cięcie. Drugie cięcie. No, jest zero. Jest zero. Natomiast widzicie, tutaj znów nam wystaje ten narożnik. Nie wiem, czy te narożniki nie będą do usunięcia. A tam jeszcze nie. Ale tu już zbyt dużo wystaje. No fakt, że tutaj też dojdzie do narożnik i troszkę oddali tą przestrzeń. No zobaczymy. Może być tak, że się uda. Może być tak, że trzeba będzie usuwać te narożniki i troszkę przytarować coku. Trudno. To są rzeczy, które po prostu gdzieś tam wychodzą w trakcie pracy. A że doświadczenia nie ma, no to tych rzeczy też jest trochę. Dobra, no fajnie jest, nie? Uzupełnimy to pianką w koło i będzie gitara. Zastanawiam się dalej, tak jak mówię, nad tym peszlem. No bo tutaj między peszlem a przewodem jest otwór. Kurczę, i to idzie bezpośrednio do pomieszczenia. Z tym, że peszel gdzieś tam wędruje. No nie wiem, czy to nie będzie jakiś tam mostek termiczny. Oczywiście mówię w sensie nie samego peszla, bo on pewnie nie jest wielkim mostkiem termicznym, ale ta przestrzeń pustki, która jest pomiędzy przewodem a peszlem, na pewno nie pomaga w izolacji budynku. Dobra, temat do przemyśleń. Płyta docięta niestety za szeroka jest, około 2 mm, może 3. I przytarujemy to, nie będziemy tego przycinać. 2-3 mm to jest zbyt mało, żeby przyciąć płytę. Przytarujemy, ale jak to zrobić, żeby było równo? Znaczę sobie w koło obwódkę. W ten sposób. I taruję do tego momentu, aż linie znikną. Oczywiście dbając, żeby również środek był wytarowany, nie tylko krawędzie. Natomiast mam już teraz bazę i tarujemy, aż zniknie zielone. Drabiny dosyć ciężko się pracuje. Będę musiał troszkę podrównać tutaj, troszkę nawieźć ziemi i jednak zacząć pracować z rusztowania, ale myślę, że jeszcze tą warstwę zrobimy z drabiny. Dobra, jest gitara. Kleimy i lecimy z kolejną warstwą. Aha, tutaj jeszcze dwie płyty. Wspominałem wam, że tego typu elek nie da się na tej maszynce wyciąć. Ale powiem wam szczerze, że po przycięciu już kilku płyt piłką, taką do drewna, jednak będę kombinował, żeby się dało to przyciąć, choć wstępnie. Spróbuję wyciąć pierw takiego klina i potem dociąć tą krawędź. Ile mi się uda, tyle moje. Spróbujemy. Spróbujemy dociąć to, powiedzmy, pod takim skosem, pod takim kątem. I dzięki temu, że wycinamy klina, jestem w stanie potem wjechać tutaj. Tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. I to właśnie takie momenty rodzą nowe pomysły i na pewno wpływają korzystnie na naszą kreatywność. A czy to jest lenistwo? Trochę lenistwo, ale jeżeli zepsułem już jedną płytę, bo gdzieś tam cięcie poszło nie tak, no to jednak wskazane jest ciąć to tylko tak. Jak to ciągnąć? O, już mam za co ciągnąć. Pasowałoby, pasowałoby mieć ustawione to na wysokość, ale wiecie co? Ja to wstępnie utnę i będę tarował, nie? Przytarować 5 mm czy 10 mm nie stanowi żadnego problemu dla tary. Większy problem to jest właśnie wycięcie takich długości. Dużo lepiej jest tarować niż na przykład ciąć takie długie odległości. No powiem wam szczerze, że czego ja nie wpadłem wcześniej na ten pomysł, ale wiecie co wam powiem, ja widzę, że nie musiałem tego ciąć z klina, bo ta maszyna, ona ma tą wysokość, popatrzcie, ja w ogóle niepotrzebnie coś ten klin ścinałem, straciłem tylko fajny odpad, mogłem, kurczę, widzicie, zawaliłem sprawę. Dobra, lecimy do góry. Może jeszcze trochę. Aha, nie wytnę tego do góry, widzicie? I co teraz zrobić? Dobra, wyłączamy. Da radę to urwać? O, urwałem. Urwałem razem z drutem oporowym. Masakra. Fajny pomysł, ale nie do końca. Dalej mamy coś takiego, ale zaoszczędzone i tak dużo cięcia. Także gdyby nie ten ostatni ruch fałszywy mój, to mógłbym uznać pomysł za trafny. No niestety, ale dobra. Tarujemy to, docinamy to już piłką ręczną. Jest znacznie łatwiej i pomysł fajny na przyszłe okna i wycinanie elek przy kolejnych otworach okiennych właśnie w ten sposób. Dobra, jak się zepsuło, trzeba i naprawić. Myślę, że lepiej będzie, jak zacznę od zrobienia takiego koluszka pod tą sprężynę. Widzę, że tu na tym oryginale jest 2 razy zawinięte. Myślę, że ma to znaczenie, a może nie, ale chyba ma. Nawinę to dwukrotnie, tak żeby było mocniejsze. A myślę, że średnica akurat tutaj nie ma znaczenia. Jest nawinięte 3-krotnie. Dobra, jedną stronę mamy zarobioną. Widzę, że muszę kupić takiego drutu oporowego. Co prawda jeszcze jeden zapas mam, ale jak widzicie, nie wiadomo, jest 3 razy zawinięte. Jak widzicie, sytuacja jest taka, że w każdej chwili może dojść do... To by mi pasowało zablokować. W każdej chwili może dojść do zerwania tej do przepalenia, do zerwania. Ja podejrzewam, że faktem, że ona troszkę mogła być już umęczona, znaczy ten drut widać, że jest taki troszkę przepalony i chyba w ręku troszkę cieńszy, powiem szczerze. No tak mi się przynajmniej wydaje. Ale jeszcze by popracował. Zbyt do tego podszedłem. Jak to zblokować? Damy tu, co tu damy? Ten będzie dobry. O, niech on tu będzie. Tutaj musimy naciągnąć i zawinąć parę razy i dokręcić. Myślę, że damy radę. Nie będzie trzeba wzywać serwisu. Oczywiście żartuję. To są proste czynności, które chyba każdy... Śrubkę nie, śrubkę damy tu. Bo jak się styropian wywróci, to będziemy szukać za chwilę nakrętki. Dobra. I teraz tak. Tu jest co? Tu jest raz tylko. Aha, to już też coś się urwało. Aha, bo to coś tu się urwało. Dobra. Urwało się na zawinięciu, czyli tam, gdzie było chyba najsłabsze, nie? Nie wiem, jak tam naciągnąć tą sprężynę mocno, czy... Troszkę pasuje, nie? Trochę pasuje tu sprężynę naciągnąć. To mi ucieka. A, jeszcze. Dobra. No nie ma filozofii, tyle wam powiem. Nie wiem, coś trąbiło? Czyżby kurier? Nie, cisza na horyzoncie, ale bałagan, sorry. Ale normalnie. Normalnie jest sytuacja taka, że nie ma czasu na nic. Na razie z kontem YouTube'owym nie wiadomo nic. Dobra, to zostawimy. Dajemy tutaj kabelek, dokręcamy. No, na razie z kontem YouTube'owym nie wiadomo, czekamy. Jest uruchomiona cała procedura odzyskiwania. Konto już by było odzyskane. Ważne jest to, że YouTube ma świadomość, że konto zostało przejęte i sami mi napisali, że wszystko wskazuje na to, że faktycznie no, był atak hakerski i no, są skłonni mi to konto odblokować. I już by było to konto odblokowane, gdyby nie to, że nie mam dostępu do Gmaila. Jakby był dostęp do Gmaila, gdyby konto Gmail nie zostało skradzione, to miałbym już odzyskanego YouTube'a. A tak, to jest temat utrudniony, bo mail, który był bezpośrednio zgłoszony jako mail kontaktowy i właśnie do odzyskiwania hasła, konta i tak dalej, jest przejęty i muszę robić to z innego konta. I tutaj jest właśnie procedura trochę wydłużona, ale nie jest tak, że jest to niemożliwe. Natomiast nie wiem, co z filmami. Ale co by nie było, no trudno, nie? Trudno, no co sobie zrobię? Nie zrobię sobie nic. Nie urwę sobie głowy. Rozmawialiśmy zresztą już na ten temat i myślę, że nie ma już sensu wracać. Dobra, maszynka jest ogarnięta, także już możemy zacząć pracować. Myślę, że napięcie drutu będzie ok. Mniej więcej jest takie, jak było, no. Takie jak było, także myślę, że sprzęcior będzie z powrotem działał. Dobra, do pracy. Dobra, pierwsze cięcie próbne, znaczy próbne, nie próbne, ale pierwsze cięcie po wymianie tego drutu oporowego, czyli elementu było, nie było, bezpośrednio odpowiedzialnego za przecinanie. No patrz, on się dymi nawet tam, gdzie... Aha, tu była izolacja zawinięta. No, on się dymi tam, gdzie jest jakieś zanieczyszczenie. On był zwinięty, ale śmierdzi. Zwinięty był w rulon i izolacją zabezpieczony, żeby się nie rozwinął. A tak, to powiem wam, że mniej dymu przy cięciu. Być może zbiera się tego styropianu trochę na tym drucie i z czasem on faktycznie dymi. Ale tak, poza tym cięcie przebiega tak samo jak do tej pory. Czyli raczej pomimo tego, że ten drut oporowy był zużyty, to dopóki on się nie zerwie, no to on działa dokładnie tak samo. Przecież on się nie stępi, tak? Nie ma takiej możliwości. Człowiek się do dobrego przyzwyczaja bardzo szybko. I mimo porażki podczas ostatniego cięcia, może nie tyle porażki, ale no, nie udało się bezawaryjnie przeciąć poprzedniej Elki. Mimo wszystko będziemy próbować dalej, bo mnóstwo czasu zaoszczędzone. No, idzie pięknie. Wiadomo, nierówno, ale nie walczymy tutaj, słuchajcie, o to, żeby to było idealnie przecięte. Bo nie ma sensu, tak? To wszystko będzie i tak tarowane. A wolę ciąć to w plusie, bo jak życie pokazało, niestety, ale no i tyle się udało dociąć. To nic, resztę dotkniemy piłką, ale zawsze już jest lżej, tak? Coraz więcej odpadów tutaj jest, ale myślę, że te odpady wykorzystamy w momencie, kiedy przejdziemy, a w zasadzie nie przejdziemy, tylko wrócimy na ścianę pierwszą, tam gdzie mamy 5 okien. I myślę, że tam dosyć dużo tych odpadów wykorzystamy właśnie na tych filarach między oknami. Na pewno też tych odpadów dużo wykorzystamy już na powierzchni, na poziomie ponad podbitką dachową. Tam już nie będzie mi zależało na tym, żeby to idealnie wszystko było. A więc będę się mógł pokusić o to, żeby tam wykorzystać te płyty i nawet je połączyć z mniejszych. A poza tym mamy jeszcze strop, tak? Mamy jeszcze strop do docieplenia, także myślę, że każdy odpad, no może nie taki 100% każdy, ale myślę, że nawet i taki odpad będzie wykorzystany. Może nie wszystkie, ale na pewno w głównej, znaczy w większej ilości, zdecydowanie większej ilości wykorzystam te odpady. Dobra, troszkę zmieniamy front działania. Tutaj taras praktycznie jest skończony, zostało tam nadproże wykleić i jeszcze jedną warstwę ponad tą, która jest aktualnie już przyklejona. Zastanawiam się jedynie nad tym, w jaki sposób zrobić zabudowę tutaj stropu. No niestety na etapie wylewania tego stropu zbyt późno się zorientowałem, że strop w tym miejscu jest otwarty, nie ma płyty. I teraz rozważam albo zrobić konstrukcję metalową, czyli profile, kratownicę przykręcić w tą stronę i zaszczelić jeszcze w poprzek od góry. Co prawda profile są dużym mostkiem termicznym, ale tutaj chyba w niczym to nie szkodziłoby, ponieważ styropian będzie i od dołu, i od góry. Ale teraz jeszcze się rodzi takie pytanie, czy robić na równo z podbitką tutaj ten strop, czy się jednak podnieść i zrobić taką wnękę. Wydaje mi się, że fajnie by było, gdybyśmy się jednak podnieśli tym stropem. No kurde, nie wiem, powiem wam szczerze, że nie wiem. Natomiast dlatego, że nie wiem i nie znam jeszcze sposobu wykończenia tego, to zostawiam jednak otwartą przestrzeń i nie dojeżdżam stropem, znaczy styropianem do końca, bo może się okazać, że będzie to przerabiane. Tutaj jeszcze jedną warstwą będzie można polecieć spokojnie. Mam już narożniki połapane. Aha, tam można jeszcze jedną płytę przykleić i można by było rozłożyć sznurek. Ale co? Ale nie. Zmieniamy, tak jak mówiłem, front działania i przechodzimy na ścianę jeszcze nie kamień. Przechodzimy na ścianę frontową z uwagi na to, że zależy mi na tym, aby pomierzyć bramę wjazdową i no, wymaga to, aby otwór drzwiowy był gotowy. Z uwagi na to, że odbywają się tutaj prace tynkarskie i ekipa tutaj działa, to nie miałem możliwości rozłożenia sznurka. W tej chwili już jestem na budowie sam. Jest piątek po południu. Mogę sobie sznurek rozłożyć, do tego sznurka łapać płaszczyznę, łapać linię ściany, bo no tak jak widzicie, tu co prawda jest wnęka taka na przedsionek, no ale tutaj mamy słupa po środku. Musi to wszystko ładnie w linii lecieć, a więc sznurek, rozkładamy sznurek i do sznurka układamy styropian. Jeżeli chodzi o tynki, tu jest garaż jeszcze nieskończony, ale na przykład salon z kuchnią już jest otynkowany. Bardzo źle mnie tu słychać, jest echo, ale trudno. Tego echa nie było, jak nie było tynków. Dziwna sprawa. Tutaj jest wejście na tak zwaną strefę nocną, czyli sypialnię, i tutaj są zaplanowane drzwi. Natomiast wymyśliłem sobie to tak, że jeszcze nie jestem pewny, czy faktycznie tutaj drzwi będą, więc poprosiłem o to, żeby tą płaszczyznę wykończyć mi. Dlaczego? Tam będzie klimatyzator, który będzie dmuchał na salon, na kuchnię, ale również to powietrze będzie szło tu. I myślę, że te drzwi, one będą wiecznie otwarte, a jeżeli będą otwarte, to one może po prostu są niepotrzebne, tak? No nie wiem, zawsze można te drzwi domontować, otwór jest przygotowany. No to tu są pomieszczenia ciemne, nie będziemy wchodzić. Mamy sypialnię jedną, sypialnię drugą, no i tutaj kolejną sypialnię, czy tam pokój, zwał jak zwał. Ale jest echo. Echo. Dobra, lecimy dalej. Dobra, rozłożymy sznurek. Rozłożymy sznurek. Tutaj robię naddatek. To będzie jeszcze ścinane. Nasz palet przewiduje. Tutaj mam 5,5 centa. Przewiduję tutaj styropian 3 centy, może 4. Będę widział. W każdym razie niezbyt wiele, tak żeby nie zabierać światła. Ale dobra, lecimy ze sznureczkiem. Troszkę grubszy widzę jest ten sznurek niż ten, co poprzedni miałem, zielony. Zielony było bardzo fajnie widać. Ciekawe jak będzie z niebieskim. Zielony było rewelacyjnie widać. Kawałek by mi pasowało narożnika. Kawałek narożnika. Dobra. To pójdzie po tej stronie, to pójdzie po tamtej stronie. Ale mam do was jeszcze pytanie. Kurczę, bardzo duże pytanie. Wiecie co? Nie będziemy wchodzić do środka, bo jest to echo, które faktycznie przeszkadza w mówieniu, przeszkadza w słuchaniu. Powiedzcie mi, czy jest sens na te narożniki jeszcze dawać jakieś narożniki pod szpachle? Czy od razu szpachlować? Bo tu są te narożniki takie aluminiowe, one nie będą rdzewieć, ale one są pod tynkiem, one są takie, wiecie jakie, no takie konkretne kątowniki i grube i fajnie zazbrojone, także one są dużo mocniejsze niż te, co ewentualnie mógłbym nakleić. I tak się zastanawiam, czy nie ładnie to szpachlą dokończyć i porobić promyki na, no takie promyki, jakie uzyskamy na tej listwie, na tym narożniku, bo jest tych okien mnóstwo, no są duże okna i tych kątowników, tych narożników jest naprawdę dużo. czas, pieniądze, no i nie wiem, jaki do końca efekt osiągnę, czy lepszy. Kurczę, no wszystko fajnie wyprowadzone. Czy jest sens na to kłaść jeszcze narożnik aluminiowy, taki pod szpachlę? Piszcie mi w komentarzach, jestem bardzo ciekawy waszego zdania. Dobra, mamy pętelkę. Dobra, rozciągniemy sznurek i zobaczymy. Zobaczymy, co to jest narobione. Co to jest narobione. O, tutaj damy sznurek, bierzemy gwoździe. Bierzemy sznurek i kątownik, idziemy na drugą stronę. Sprzętu wszędzie, przedłużaczy, kabli, kobyłek, ład. Widać, że coś się dzieje. No i co tu mamy? No ten pierwszy, powiem wam, że jest fajnie, nie? No wiadomo, tu kątownik oddala go, dlatego tutaj mamy szczelinę, ale w momencie, kiedy tu nacisnę sznurek, tam jest szczelinki, no powiedzmy milimetr, może milimetr, także to jest naprawdę efekt i tak. A może tu dalej damy pętelkę. To jest i tak efekt bardzo fajny. No tak, wszystko mam, noża nie mam. Nie mam noża? Nie mam noża. Dobra, idziemy po nóż. Gdzie go będziemy ciąć? Tu go utniemy, o tam dalej damy naciąg, będzie wygodniej. Będzie wygodniej. Sznurek kosztuje grosze, nie będziemy dziadować. Na sznurek nas stać. Dobra, pętelka. Założyłem, zainstalowałem, a to chyba wam mówiłem, krokomierz, aplikację na telefonie. Jestem w szoku, ile dziennie kroków się robi. Po prostu szok, że tyle dziennie można zrobić kilometrów. Naciągamy go. Oczywiście w ramach rozsądku, w miarę możliwości, żeby nie wyrwać tam gwoździa. Ale jak będzie mocno naciągnięty, to będzie lepiej. No, jest naciągnięty fajnie, możemy go troszkę podnieść. Powiedzmy, na taką wysokość go podniesiemy. Podniesiemy go też tam i lecimy. Lecimy z tym styropianem. Jedna, druga, trzecia, cztery płyty całe. I tutaj zrobimy narożnik. Zrobimy narożnik i cała. I będziemy mieli bazę do wyjścia piętro wyżej. Na poniedziałek. Nawet jeżeli tutaj będą trwały prace, to myślę, że już ze sznurkiem będziemy na takim poziomie, że nie będziemy przeszkadzać w komunikacji tutaj pracownikom. Tu jest jak? Też jest fajnie, popatrzcie. Jest równa, idealnie równa odległość między sznurkiem a płytą. To znaczy, że te płyty są idealnie, w linii. O to właśnie chodzi. O i taką zostawiam taki luzik delikatny, żeby jednak sznurek nie dotykał styropianu. To samo tam. I w każdą płytę klejoną również daję taki minimalny luzik, żeby nie dotykać sznurka, bo podczas kiedy dotkniemy płytą sznurek, oddalamy się już. Nie wiemy ile, nie mamy nad tym kontroli. Dobra, zamkniemy szyby, żeby się troszkę przyjemniej rozmawiało. Cały vlog jest kręcony zupełnie bez mikroportu. I nie byłoby opcji takiej, żeby ten mikroport zastosować, żeby nagrywać te filmy z kablem. No chyba, że jakiś bezprzewodowy, na zasadzie, że nawet nie miałbym tego urządzenia przy pasie, tylko mikrofon jakoś zintegrowany z tym mikroportem. Są takie rozwiązania, natomiast myślę, że ten dźwięk we vlogu może być troszkę gorszy i on jest gorszy, ale jednak jeszcze na tym poziomie, że chyba można go zaakceptować. Piszcie w komentarzach, jeżeli jest bardzo wielka tragedia no to będziemy coś próbować działać w tym temacie. Jeżeli chodzi o postępy, idzie fajnie. Idzie fajnie, powiem szczerze, że przy pierwszych pracach przy Cokole byłem trochę podłamany, ja się nie łamię, ale byłem taki, kurde, długo schodzi, nie? Bo zeszło z Cokołem, no, było nie było ze 2 tygodnie, tak? Tylko że to, słuchajcie, to nie są 2 tygodnie pracy ciągłej, tylko to są 2 tygodnie pracy popołudniami. Ale tak na dobrą sprawę to tydzień zszedł z tym, żeby do porządku doprowadzić XPS-a, folię kubełkową i to wszystko w koło. Także samego klejenia styropianu było może tydzień, łącznie z siatką. Ale każdy kolejny dzień, czy każde kolejne popołudnie pokazywało, że praca idzie coraz sprawniej, coraz szybciej, coraz łatwiej. I myślę, że trochę się obawiam teraz siatkowania tych ścian, bo jest jednak powierzchnia i no, nie ukrywam, pasowałoby to zrobić w sposób taki, żeby potem się tej pracy nie wstydzić, tym bardziej, że będzie oświetlenie z góry rzucone na ścianę i każdy mankament jest wtedy widoczny, tak? No zobaczymy, tak? Jestem w stanie dużo zaoszczędzić pieniędzy i dzięki temu również przymknąć oko tam na pewne kwestie, na pewne rzeczy, na pewne niedociągnięcia. Mam do Was jeszcze pytanie związane z podbitką dachową. Początkowo planowałem, aby tą podbitkę zrobić z płyty OSB, wykleić ją, ale słońce daje, masakra, wykleić ją styropianem, tak? I zrobić podbitkę również w kolorze elewacji, również z tynku. Bardzo ładnie mi to... Bardzo mi się to podoba, bardzo ładnie to wygląda. Dodatkowo jeszcze tworzy się taka obwódka pod pasem podrynnowym. No, w moim przypadku tej obwódki by wiele nie było. Pewnie ze 3 cm, ogólnie jak jest 5-6, fajnie wygląda. Nie mogę sobie na wiele pozwolić, bo z tego względu, że nie mam ściany kolankowej, czyli okna. Może inaczej, dach jest bardzo nisko okien, bardzo blisko okien, a więc nie chciałbym tej niskiej odległości jeszcze pomniejszać, także tutaj nie zaszalejemy, ale jest na to miejsce, a że nie ma ściany kolankowej, ja celowo jej nie chciałem, budynku podnosić, wiedziałem, że strych jest niezamieszkały i no po prostu nie chciałem tej ścianki kolankowej, chciałem jak najniższy dom, żeby on fajnie wyglądał i tak dalej. A że tam od okna do podbitki będzie około 15-17 cm, nie widzę z tym problemów, tak? Okna są duże, światła jest i tak wystarczająco, także tutaj nie widzę z tym problemu. Ale wracając do meritum, słuchajcie, początkowo planowałem zrobić to z elewacji, czyli OSB, styropian i tynk, dekor tynk, natomiast będzie to zabudowane w sposób trwały. Nigdy nie będę miał możliwości, żeby w jakiś sposób tam zaingerować. Gdyby się okazało, że gdzieś przecieka dach, że gdzieś po prostu kapie i wychodzi mi zaciek wodny, mam problem. Jeżeli zrobię podbitkę taką tradycyjną, wsuwaną na listwach startowych i tak dalej, w formie paneli, czy to PCV, czy blacha, raczej poszedłem w blachę, to zawsze będę miał możliwość demontażu, ingerencji w to i tak dalej. Kurczę, no i nie wiem, w którą stronę pójść. Doradźcie mi, bardzo bym Was prosił. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. Tymczasem ja się z Wami już żegnam, nie przeciągam już tego vloga. Jutro dzień kolejny i kolejny dzień zmagań oraz nagrywania. A tradycyjnie łapa w górę, subskrypcja, komentarz. Zapraszam na grupę facebookową, Instagrama, Giełdę Stalowych. Wszystkie linki w opisie pod filmem. Do zobaczenia, cześć!